Dzień dobry, Planszówki TV, Ignacy Trzewiczek i gościnnięcie Michał Oracz. Proszę Państwa, wróciliśmy z Essen i wróciliśmy z Falconu. Jesteśmy gotowi przekazać Wam masę informacji. Jak wiecie, Planszówki TV to jest program, który chcemy, żeby był dość króciutki i żeby Was nie zanudzać, więc będę mówił dzisiaj dwa razy szybciej niż zazwyczaj, więc Państwo sobie to włączą na spowolnieniu. Przede wszystkim informacja, czy tego się ukazało, bo już teraz nie wiem. Ukazało się, tak? Rising 5, ty w to grałeś, czy nie grałeś tego jeszcze? Jeszcze nie, ja nic nie grałem. A grałeś, jak byłeś dzieckiem Masterminda, taką grę z dawnych czasów? Mam nawet twoją wersję, tak. Nie oddałem ci, sorry. Od 2-3 lat. Więc to jest na tej mańce Masterminda. Czy musisz zgadnąć układ różnych rzeczy i aplikacja cię mówi dobrze czy źle? Gra kooperacyjna, około pół godzinki gry, absolutny klasyk, będzie to z tego super gra. I to zrobił Gary Kim, który wiesz co zrobił, jaką zrobił grę? Nie. Zrobił Żółwia i Zająca, tego co bajkowe. Czytałem tak, zapowiedzę. Proszę Państwa, wydaliśmy Bloodborne'a, Eric Lang i Ty byłeś wtedy, jak ja to przyszedłem z Gen Conu. Siedzieliśmy tak, graliśmy, najpierw i graliśmy. Mi się bardzo podobało. I była miazga. Proszę Państwa, szybko, i to leciutko, bardzo. Podobno był to hicior na Falconie, takie są informacje, ale ja tam nie byłem, nie wiem. Chcę, też nie byłem. Ale podobno, że sprzedał się jak dzikie i bardzo Państwu polecamy się Eric Lang. Dużo lekki. Tak jest. I bardzo morderczej. To się okazało. Ukazał się wczoraj Aftermath, czy dodatek do gry skądinąd koprodukcja Michała Oracza, podstawka, Cry Havoc. Do tego chyba nie robisz żadnych rzeczy, nie? Ja się domyślam, że robiłem. Domyślam się, że to są tam było, różne tak? Nasze pomysły, ale inaczej. Finalnie. Ale finalnie nie. Natomiast podstawka absolutnie twoja. Aftermath, dodatek do Cry Havoca. Proszę Państwa, nowe struktury, nowe skille. Marek wymyślił liderów, tam są liderzy. Okay. Liderzy są dwustronni, że możesz mieć lidera z takim abitem albo z takim abitem. To jest fajnie, bo sobie wybierasz jakiego masz. Czytałem. Czytałeś. Uniwersalne struktury, nawet cuda na kiju, super rzecz. Aftermath ukazał się, ale musimy lecieć dalej. Z twardym pudełkiem. I ukazał się, tak skromnie się ukazał, Iron Gang. Czy to widać w ogóle? Czy to się fokusujesz na tym? Czy to jakieś są zbliżenie na to? Czy ja mam się zbliżyć, czy nie mam zbliżyć? Iron Gang, nowa armia Michała Oracza. I dosłownie trzy słowa, że co tam się trzy dzieje? Słowa. No nie, no że dosłownie, okay. Metaforycznie. No to więcej słów. Przede wszystkim przy Iron Gang musimy, jak przy każdej dziwnej armii, zacząć myśleć to inaczej. Dziwne? Czemu nas straszy, że tą dziwność? No dobra, to... Uwaga, o, jeszcze raz. Jest to klasyczna armia. Byłem na SN i jakiś klient się pytał o jakieś armię, mieliśmy tam wszystkie wystawione armie i ktoś mówi, że... I chciałby kupić armię sobie kolejną, ale nie taką jak Dancer. Czyli ludzie się boją tej takiej armii, takiej udziwnionej. No, dżungla, nie, Dancer, tak. Vegas. I ja mu mówię, proszę pana, proponuję Nowy Jork, moja ulubiona armia, kupił, poszedł, mam nadzieję, że jest zadowolony. No, Nowy Jork jest... Czyli to nie jest Dancer, to nie jest Dancer o Mephistonie, to jest klasyczna armia. To jest... Sztaby, wojownicy. Tak, bliższe jest w zasadzie Mississippi, tak. Czyli mamy trochę ciekawostek i troszkę takich twistów na planszy, a przede wszystkim możliwość atakowania poza bitwą. Dzięki takim łańcuchom. Tak. Tak, to mnie też przypomniałem sobie, że mi kasował mnie zanim doszło w ogóle do bitwy. Tak. Łańcuchy działają poza bitwą, możemy kasować z planszy jednostki, które są pomiędzy dwiema naszymi jednostkami z łańcuchami. Czyli ustawiamy się w różnych miejscach i kasujemy. I taka linia śmierci się robi. Dokładnie tak. Tylko po jednej jednostce na tej linii. No tak, ale to jak chyba, ja dochodzę, ja dochodzę. Zresztą nie wiem generalnie. Może nie, ci czyścił wszystko. Może mi czyścił. Nie, chyba mnie pojedynczy mnie czyścił. Generalnie to łańcuchy. I z tą siecią mnie wkurzył też. Ten chyba ci SMS-a też dostałem. To było coś takiego? Czy gdzie ten SMS? Nie, to nie. Ja to na Twittera wrzuciłem. Pierwszy ten, co się dzieje. Siecią. Tak jest, on sieć, bum, przez pół planszy i mi... Tak, no na tym to polega. Ale jest tylko jedna, więc nie ma się co... Dwie żetony tam były. Dwa żetony, przepraszam. Że jest, może jest jeden sieciarz, ale były dwa żetony, bo on je strzelał i mi robił. W zasadzie to jest z sieciarzy też więcej. Tak? Ogólnie inaczej chciałem powiedzieć, że jest ich liczba ograniczona. Tak. Ale czasami jeden sieciarz może w jednej bitwie wystrzelić dwie, nawet w tej samej linii. A to tak mi nie robi na szczęście. No bo może cię lubi. Syn. Tak. Kanie zlał mnie. Chciałem powiedzieć, że niezbalansowane to jest zupełnie w ogóle. Takie lanie, że masakra. Nie. Nawet nie wiem, czy Borgo ma z tym szansę. W zasadzie nie wiem. Mamy sieciarza, który strzela. Mamy jednostki z łańcuchami, które robią taką linię śmierci i kasują. I tam był jeszcze taki moduł na motocyklu dziwny. Bo to był moduł, a miał ilustrację. To mnie bardzo zaskoczyło. Masz na myśli to, że jako chyba jedyna armia oprócz w zasadzie Dancera, miałem nie wspominać o Dancerze, nie jest to taki dziwny jak Dancer. Natomiast też jednostki mają tutaj cechy modułów, czyli możemy sobie jeździć motorem i przyspieszać inne jednostki. Takie coś. Takich ciekawostek jest więcej, tylko chyba nie chcemy tak super spoilerować, bo napchałem tu ich sporo. Ogólnie to jak przy każdej armii otwieram wielką księgę super dziwnych pomysłów do Hexa, a potem
parę ich tam tylko wchodzi, no i tutaj ich weszło. No moja 10. percepcja była taka, że grałem Olek sobie rozrzucił tych gości z tymi łańcuchami i chce się położyć na planszy, to on tych dwóch łączy, ty wyłączy, tutaj jest sztab z tym i tylko mnie tak ciachał. Mnie a jak już go hiperdenerwowałeś, to pewnie detonował swoją jednostkę. Była tam taka jedna. No, fanatyk. A potem wstał takie coś, co mu pozwalało cały czas te łańcuchy odpalać. Taki miał taki moduł jakiś. Tak. I to wtedy się już w ogóle zdenerwowałem. Zrobił mi strasznie. Znaczy, że po prostu tak, nie musi płacić za to. W ogóle nie płacamy. To może nie wycofaj to jednak. Sprzedaż. Kto kupił do niego? Okay. Proszę Państwa, byliśmy na SN, ogłosiliśmy masę różnych informacji. Czy te informacje są na naszej stronie internetowej? Jest jakiś taki announcement, czy nie wiesz? Zdaje mi się, że go wrzucił. Zdaje mi się. Proszę Państwa, to jest kompromitacja działu marketingowego, ale ogłosiliśmy pierwszy dodatek do artefaktów. Jeszcze ich nie ma po polsku, ale będą w przyszłym tygodniu. Mamy informacje z drukarni i już ogłosiliśmy dodatek. A ty widzisz jakie? Pierwsze? 51st plany. Taki grypsi. Ale to jest nasza promoska. Ogłosiliśmy dodatek do artefaktów. Ogłosiliśmy dodatek do Imperial Settlersów, czyli Osadników Narodzin Imperium. We Didn't Start the Fire. Będzie znowu pewnie konkurs. Ostatnio był konkurs, tak? Czy nie był konkurs na piosenkę? Na polskie. Było, nie? Więc przypominamy, już możecie Państwo szykować pomysły. Angielski tytuł jest We Didn't Start the Fire. I trzeba znaleźć teraz jakąś piosenkę. Płonie, co dała płonie. I już pan konkurs odwołany, prawda? Jest taka sytuacja. 50 nowych kart do Settlersów, będzie przemoc, będzie atakowanie. To jest dodatek, który jest bardzo mocno negatywna interakcja. To się ukaże. Delos, City of Z, na tym trwają prace od bardzo, bardzo dawna. Kampania do Robinsona Crusoe. Będzie o tym opowiadali bardzo, bardzo dużo więcej. Widziałem feedback w internecie, że Państwo się cieszą, że to powstaje. Ja też się cieszę, że to powstaje. Discover już pokazaliśmy. To jest zupełnie nasz nowy pomysł, który... skąd one się wzięły te heksogówki? Możesz to powiedzieć nam? Skąd w ogóle po początku? Mam wrażenie, że to jest pomysł Michalusa. Wiem skąd. On takie heksogówki robił na konwenty. Do swojej wersji nałożymy Hex, czyli to się nazywało Poloshima, tak? Było o różnych miastach polskich. To ja Państwa wprowadzał, Planszówki TV uczą, bawią i rozrywają. Dawno, dawno temu był taki fan, zresztą dalej jest fanem, ale w dawnych czasach bardzo aktywny, Michalus, i on słynął z tego, że jeździł na konwenty z wydrukowanymi armiami fanowskimi, tak to nazywa. Tak, że on wchodził na Board Game Geeka, drukował fanowskie armie, sam to wszystko odklejał, wycinał i wtedy jak jechałeś na konwent gier planszowych w Polsce, to mogłeś się spotkać z nim i pograć w te armie fanowskie. Tak. To było po prostu mega zajebiste z jego strony i oprócz tego, tak jak Michał przypomniał, on także wymyślał heksogówki, mogłeś sobie z Michałem siąść i sobie heksogówki wymyślać. No i zrobił też Mephisto. I jest autorem armii Mephisto. Big Daddy's Creation, czyli autorzy apki do Neuroshim Hex, czyli że te heksogówki to jest bardzo fajna rzecz na aplikację, bo sobie po prostu rozwiązujesz zagwozdki takie. I zrobiliśmy oficjalną apkę heksogówki i to się pięknie przydawało, ludzie sobie pobierali, rozwiązywali, wszystko było tip-top. I w tym roku wymyśliliśmy tutaj w portalu, żeby Michała poprosić, żeby się dało zrobić też heksogówki. Michał powiedział, że pomysł jest dobry, Michał tych heksogówek nie wymyślał, tylko wymyślał je Michał Walec. No szczególnie same Michałem robią. Tak jest. Natomiast wymyślimy, że spróbujmy coś takiego zrobić i jaki będzie feedback od Państwa. Z naszej strony to jest fajny pomysł, żebyście podszkolili się w danej armii, bo one jakby zawsze są coraz trudniejsze. Uczą Was jakichś trików związanych z daną armią. A jako niespodziankę i dodatkowy jeszcze bonusik, w środku będzie żetonik z danej armii i jest 2 miliardy pytań na Facebookach i forach internetu. Jak on działa? Jak on działa, jak się go wtasowuje, jak się go wytasowuje. To może powiem. To powiedz co. Po prostu przed grą wymieniamy jeden żeton i pokazujemy przeciwnikowi na jaki. Czy mogę wymienić dowolny żeton z armii, czy to będą zaznaczone konkretne żetony, które się podmieniają? Dowolne. Może nie sztab, bo wtedy bym od razu ja przegrał. Ja no tak, możesz, ale od razu przegrywasz. Tu jest mój Iron Gang i mówię przeciwnikowi, słuchaj, wywaliłem tą jednostkę i dałem tego gościa z puzzla. I gram. I gramy. Proszę Państwa, kiedy jest proste, kiedy jest genialne. I taki, że ten gościu co potrafi, on tu będzie. To jest prawdziwy, czy jest tylko taki mogap, czy to już jest prawdziwy? To jest prawdziwy, tylko akurat zasłonięto mu cechę. Ta cecha jest świetna. No właśnie. Co on potrafi? To ty powiedz. Ja nie wiem, nie pamiętam. Ja też nie. Okay. Nie żartuję. nie, ale tak naprawdę to nie pamiętam. Nie pamiętasz. On widzi, atakuje dwóch kierunkach, tak, ale dwa i coś tam się potrafi. Tak, to jest rewolwerowy w ogóle, fabularnie. On, znaczy dobra, to sobie już wspomniałem, co on potrafi. On potrafi w każdej chwili zginąć razem ze swoim przeciwnikiem. Rewolwerowiec. Mhm. Taki klimat. Rewolwerowiec z dwoma hakami, oczywiście. Więc proszę Państwa, ten Iron Guard, heksogówki kończą się designować i będą w drukarni tuż. I to jest nasza jedna z pierwszych premier przyszłego roku. I to dla fanów Neuroshim Hex zapieszczamy. No i ogłosiliśmy na SN i byłeś naszym gościem.
Jak tam w ogóle przyszło dużo fanów różnych? Ja byłem strasznie, było mi przykro. I liczycie, zaprosić jako naszego znanego gościa, a tu gość z This War of Mine. Gdzie na 8 hex? Gdzie te założysz? Też mieli. Super generalnie. Wszystkie gry. Jakieś selfie, takie rzeczy? Mnóstwo selfie. Znaczy, takie czasy, nie? To się nazywa selfie, jak on robił zdjęcia. Tak się selfie, że myślę, że to... To nie było selfie. To on robił wszystko. Dobrze. Ale ogłosiliśmy mówiąc poważnie Monolith Arena, jest 2 miliardy pytań. Tą grę będziemy dawać w przyszłym roku, więc nie chcemy za dużo spoilerować, ale tak rzućmy troszeczkę informacji ludziom, co i jak. Czy możemy coś powiedzieć? To powiem tak, ja wszystkim odpowiadałem na pytania, że nie wiem, co Ignacy powiedział. I taka jest prawda. Mam nadzieję, że tutaj będzie się dało ciąć. Więc nie wiem, jak to potem powiemy. Natomiast rozpiętość między tym czymś, a Neuroshima Hex jest bardzo... powiedzmy, gradalna, nie? Czyli inaczej mówiąc, jest po jednej stronie ta gra, którą przygotowałem jako coś zupełnie, całkowicie innego, ale tak mega, jednocześnie na Hexach jest mechaniką Hexa, po drugiej stronie jest Neuroshima Hex Fantasy. I tu gdzieś pomiędzy wieżę. Ja nie wiem, co ty chcesz spoilerować tak naprawdę. Ale ty kojarzysz, jakie były pytania od fanów? Jakby co pani najbardziej... Przecież jakie są na pewno różnice, pytaliście. Różnice, no. No to teraz ty się musisz zdecydować, to już tak mówię, mam nadzieję, że Marek to zaraz wycina albo zrobi z tego jakiegoś gaga. Nie, my jesteśmy bardzo, to jest nie bardzo tacy, wiesz. Ale będę mówił długo, więc będzie musiał to pociąć. Więc teraz... Pojawia się magia. Pojawia się magia, czyli oprócz tego, że masz żołnierzyków na planszy i tak jak grasz, jakby niby grasz Hexa, to masz normalnie zakręcie, to się uruchamia, jak zbierasz manę, każda fakta wybiera w inny sposób, to mamy... To wiemy. Pojawiają się te, które pokazywaliśmy zarąbiste. I chcemy mówić, co to jest? Powiedzmy, tak, chociaż, ale tak troszeczkę powiedzmy, żeby ludzie wiedzieli, bo myśmy je pokazali, one były w gablocie, a nie było informacji, co o the hell. To są sztabowe totemy, monolity. Tak. I widać, że wielkości Hexa, tak? Tak jest. Tego powiększonego już? Te jeszcze nie, ale już mamy prawdziwe tak. Takie. Tak, to powiedzmy, że różnica jest między nimi taka, że to jest ładne, duże i wygodne. Tak, będą żetony będą większe. To będzie, wiadomo, jeśli chodzi produkcyjnie, to będzie majstersztyk. Tak. Portal Games 2018 rok, to będzie perełka. Tak. Po drugie, jest to fantasy. Po trzecie, wszystkie armie będą zrobione na nowo, natomiast nie będą super przekombinowane, czy to nie będzie właśnie Dance of Mephisto, tylko bardziej armie klasyczne. I czy krasnody będą najsilniejsze? Znaczy, pod jakim względem? Masz na myśli wytrzymałość? Wszystkiego, żeby najpierw. Nie. Charyzmy. Elfy będą najsilniejsze. Nie wydajemy. Elfy. Totemy. Następna rzecz tak, to są totemy. No i tak jak mówię, można się domyślić, chociaż to jest na razie wersja mini, tak. Ona mieści żetony z normalnego Hexa. I co tu wchodzi? No nie wchodzi tu ani moduł, ani instant, ani żołnierz, tylko sztab. Wchodzi tu sztab, a nawet więcej sztabów. Które mają dodatkowe cechy, przy czym w różnych armiach będą te twisty na czymś innym polegały. Czyli czasami może być nawet coś zupełnie innego niż inna wersja sztabu. I jak dostajecie hita, to czy ileś tam hitów? 5. To jest co 5 hitów. To spada. Czemu są w ogóle 3, a nie 4? Bo to jest prototyp. Czyli normalnie 4. No. Okej. Na pewno. Spoko. Jak dostajesz hita, to twój sztab teraz ma coś zupełnie innego i coś tam się wydarzy innego. Znowu dostajesz hita, twój sztab znowu coś ma zupełnie innego. Gracze się mogą w trakcie w fazie setupu sobie to ustawiamy sobie. Planują sobie całą strategię jakby defensywną, co się będzie działo, jak będą niestety ze sobą bęcać. Tak. Czyli jak nie masz Roberta Lewandowskiego w ataku, to jaki masz obrońców w obronie? Tak. Gramy bez Lewandowskiego jutro. Jest już informacja pewna. W piłkę nożną. Proszę Państwa, no możecie nam zadawać poniżej w filmiku różne pytania i my na nie odpowiemy. Ja mam jeszcze takie parę pytań, jak macie jeszcze czas na temat tego. A ile to się już nagrywa? Leci 15 minut. No to, ale to masz bardzo mało czasu teraz, ciuciutko. Ale i tak nic nie powiemy, i tak to jest wszystko tajemnica. To są dobre pytania. Dajesz. Czy te frakcje tam będą generyczne fantazy? Czy chodzi, czy jest jakiś mega nasz świat, czy taki generyczny? Tak, czy to jest generyczny? W jakimś generycznym świecie, czy to jest w ogóle... Czy mamy jakiś odmiany? Wiesz co, no, mamy taki jeden świat, ale domyślam się, że on nie pasuje. Nawet mamy dwa. Jeden to jest monaster, ale raczej chyba nie. Nie? Tam no, za mało ras jest, tak? Są głównie ludzie. Tylko ludzie. Dobra. No to jest jeszcze drugi, czyli Imperial Settlers. No i teraz, czy to nie, tak, nie, czy nie, nie tak? Nie, będzie to generyczny świat fantasy. No to w takim razie, jeśli ja mogę, bo tam i tak jakby miejsca na fabułę nie ma dużo, to będzie generyczny z twistem. Tak, jak się ma dobrego autora, to można mieć twisty też. Co tam dalej?
Nie pamiętam. To było świetne pytanie, dobrze się przygotowałeś do tego czegoś. W pudełku 5 armii, mimo że gra jest od 2 do 4 graczy, to macie 5 armii, żeby była duża regrywalność. Ale już to chcesz mówić? To się wytnie. No, bo to nie spoilerujemy, no. Nic nie mówimy. Za wcześnie. Tak, no. Dziękuję Państwu, że był naszym Państwa gościem Michał Oracz. Dziękuję Państwu za oglądanie tego wszystkiego. Polecamy się z naszymi premierami Bloodborne, Rising 5, Alien Artifacts, First Martian zaraz już też wychodzi, Czułko wychodzi. Czułko? Czułko, no, taka gra party game. Znasz to, czy nie znasz to? Zarąbista gierka. Ach, dobra, wiem co. Okay. Mamy karciane czułko. Nazywa się to Czułko, okej. I cała masa innych rzeczy. Zapraszam na stronę portalgames.pl, żeby się tego wszystkiego dowiedzieć, a my teraz uciekamy do dalszej pracy, bo mamy tu różne takie historie i projekty, papa. Pa.